MacroColors umożliwia pokolorowanie części wcześniej przygotowanym kolorem zdefiniowanym jako nazwa i trzy współrzędne modelu przestrzeni barw RGB. Wraz z kolorem nakładanym na model do właściwości pliku zapisywana jest nazwa tego koloru, ewentualnie inna dodatkowa informacja. Domyślnie makro zostało uzupełnione kolorami z palety systemu oznaczeń barw RAL ale ustawienia możesz skonfigurować według własnych potrzeb i np. oznaczać wykończenie powierzchni czy też powłoki ochronne, np. anodować, niklować, cynkować, chromować. Korzystanie z makra Colors sprowadza się do zaznaczenia komponentów w drzewie struktury w Feature Manager lub ściany na modelu 3D, a następnie wybranie koloru, a tak naprawdę wybranie jednego z ustawień makra Colors. Masz do dyspozycji 41 unikatowych ustawień. Pierwsze ustawienie na razie pomijam. 20 ustawień, licząc od drugiego, przypisana jest do kolorowania całych części, zaś 20 kolejnych do zaznaczonych ścian modelu. Ustawienia te podpięte są pod wysuwane kontekstowe paski narzędziowe po zaznaczeniu komponentu lub ścianki oraz pod zakładkę MakroSolid w menadżerze poleceń Command Manager. Zaznaczając komponent i wybierając opcję z kontekstowego paska narzędziowego, obsługujesz wybraną część. Natomiast wywołując makro z góry lub uruchamiając przyciskiem OK z okienka, powodujesz działanie na aktywnym dokumencie. A zatem uwaga! Jeżeli aktywnym modelem będzie złożenie, wówczas makro zadziała na wszystkich komponentach, ewentualnie z uwzględnieniem filtrów pomijania wbudowanych w makro. Możliwe jest również kolorowanie z poziomu zakładki BOM po zaznaczeniu wybranego komponentu w tabeli. W tym przypadku masz dwie opcje. Pierwsza pokazuje 20 najczęściej używanych ustawień makra, zaś druga opcja daje możliwość wyboru dowolnego koloru. I tutaj wracam do pierwszego ustawienia makra Colors. Przy tej opcji makro działa zgodnie z ustawieniami zapisanymi właśnie w pierwszym ustawieniu makra. W kontrolce wyboru koloru wypisywane są wszystkie pozycje zdefiniowane na liście właśnie z pierwszego ustawienia makra. Warto skorzystać z kolumny gwiazdka Kolor, pokazującej aktualne kolory na modelu. Komórki odzwierciedlają kolory komponentów, a jeżeli składowe barwy RGB, te z modelu, znajdują się na liście, i tutaj znowu z pierwszego ustawienia Macro Colors, wówczas w komórce będzie wypisywana również jego nazwa. Warto pokazać właściwości, które są obsługiwane przez makro. Da Ci to aktualny podgląd o stanie projektu w zakresie malowania. A jak przygotować swoje kolory? Wybierasz ustawienie, które chcesz zagospodarować. Zaznaczając wiersz na liście od razu definiujesz go, to jest Nazwa pójdzie do właściwości, a kolor według rgb zostanie nałożony na model. Czyli wystarczy wybrać odpowiedni wiersz, ewentualnie edytować już istniejący. Nazwa ustawienia to nazwa, która będzie wyświetlana w interfejsie użytkownika. Wraz z nazwą koloru do właściwości może zostać wtłoczona dodatkowa informacja, co rozszerza pole wykorzystania makra Colors. Zdefiniuję ustawienie, które jednocześnie pokoloruje i wpisze do właściwości nazwę RAL oraz uzupełni właściwość wykończenia. Makrocolors możesz również wykorzystać tylko do definiowania właściwości. Wystarczy, że wyłączysz wszystkie opcje związane z kolorowaniem i zostawisz tylko wpisywanie dodatkowej właściwości. Michał Karpiuk, ADK Solid.